Centrum Badań nad Wyczyńcem to nie tylko zboża, to także rzepa Kozimy. Szybka porada z rzepa kołozimego. Często w momencie, kiedy mamy ciepłe jesienie, zastanawiamy się, rzepak wyrośnięty po kolano z liśćmi do góry. Liście dla nas są nieistotne. Istotny jest dla nas stożek wzrostu i on powinien determinować, czy robimy drugą regulację, czy jednak odpuszczamy. Jesteśmy na plantacji, na naszym Centrum Badań nad Wyczyńcem, gdzie od naszego kolegi Andrzeja dostawaliśmy informację, że rzepak należy wyregulować jeszcze raz, ponieważ mamy wyrośnięte liście. Nic bardziej mylnego, bo jeżeli sobie przekroimy i zobaczymy, że pierwsza regulacja, którą zastosowaliśmy, pięknie schowała nam stożek wzrostu i takich rzepaków nie należy już regulować. Korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj na plantacji, zobaczmy sobie, jak powinien wyglądać rzepak tak naprawdę przed zimowym spoczynkiem. Powinien mieć on 8-10 liści i tutaj widzimy, że ta plantacja ma około 10-12 liści. Powinniśmy mieć to, co powiedzieliśmy na początku, dobrze wyregulowany i schowany stożek wzrostu, bo to jest najbardziej newralgiczny punkt tej rośliny w momencie, kiedy przychodzą nam przymrozki. Jeżeli mamy go dobrze nisko położonego, niewyelongowanego do góry, to znaczy, że ta roślina jest dobrze przygotowana przed zimowym spoczynkiem. Powinniśmy zwrócić również uwagę na szerokość szyjki korzeniowej, tak jak w przypadku tej rośliny, tutaj jest około 10-12 mm, czyli mamy idealny pokrój, żeby ta roślina mogła sobie swobodnie wejść w spokojny spoczynek zimowy. Dodatkowo zwróćmy uwagę na system korzeniowy. Powinien być on palowy, tak jak wygląda tutaj. I dodatkowo należałoby wspomnieć, na tej plantacji wykonywaliśmy zabieg Novobacter. Widzimy piękny, zdrowy korzeń, bez porażenia przez śmietkę. Idealnie go zabezpieczaliśmy, idealnie go wystymulowaliśmy, a także idealnie stworzyliśmy te niekorzystne warunki do żerowania w postaci tego mikrofilmu, który zrobiły tutaj bakterie z preparatu Novobacter i mamy piękny, zdrowy korzeń. Drodzy Państwo, ale powiedziałem na wstępie, że jesteśmy w Centrum Badań nad Wyczyńcem i to nie tylko zboża, ale również rzepak. Na polu po przeciwnej stronie mamy zasiany rzepak, gdzie również jest problem z wyczyńcem polnym, no bo jednak to jest pole położone przez drogę. Co należałoby zrobić, biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj 7 listopada? Należałoby jeszcze w tym momencie, w razie dużego problemu z wyczyńcem polnym, wjechać z preparatem KERP, z tego powodu, że powinniśmy go stosować, kiedy temperatura gleby jest poniżej 15 stopni Celsjusza i tudzież taka już jest i już wyższa nie będzie, więc myślę, że ci z Państwa, którzy tego nie zrobili w przeciągu ostatnich tygodnia, dwóch tygodni, uważam, że to jest idealny moment, żeby jeszcze ten zabieg wykonać i jeszcze sobie powalczyć z wyczyńcem, z którego mamy na plantacji. Dziękuję za uwagę. To tyle z plantacji rzepaku, z Centrum Badań nad Wyczyńcem. Żegnam się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.